Serdecznie witam o poranku w naszym kolejnym oceranku. Także i ten oceranek będzie nieco odmienny od serii tych, które nie tak dawno jeszcze można było wysłuchać. Pozwolę sobie bowiem na pewien komentarz, który dotyczy sytuacji, w której jesteśmy. Wiele ludzi się głowi nad tym, zastanawia. Ja bardzo szanuję działania ludzi, którzy, powiedzmy, starają się walczyć o wolność obywateli. Szanuję tych, którzy wskazują na wszelkie niedociągnięcia prawa. Szanuję tych, którzy wskazują wyraźnie na to, iż ludzie będący u władzy w taki czy inny sposób wykorzystują swoją pozycję, zmuszając ludzi do zachowań niegodnych czasami, ale jakoś nikt nie słyszy ani w Polsce, ani za granicą. Myślę, że się mylę, bo pewnie tacy ludzie są, ale nie dotarło do mnie, aby ktokolwiek na świecie spojrzał na tę dzisiejszą sytuację z nieco innej, a w moim przekonaniu prawdziwej perspektywy. Otóż moim zdaniem nie mamy do czynienia z jakimś spiskiem światowym na poziomie człowieka, na poziomie ludzi. Nie mamy do czynienia z jakimiś działaniami, które są kompletnie nieskoordynowane, za to przypadkowe. Nie mamy do czynienia z sytuacją, która wszystkich zaskoczyła. Moim zdaniem mamy do czynienia z wyraźnym i to już nawet niezbyt się ukrywającym atakiem demonicznym na ten świat. Biblia mówi, że u końca czasów diabeł będzie już na tyle bezczelny i na tyle zdeterminowany, że przestanie się do końca ukrywać, a przynajmniej w tych swoich działaniach nie będzie już tak skrupulatnie ukrywał swojej osoby, swojego istnienia i będzie można, obserwując sytuację, obserwując zachowania ludzi, różne dziwne wydarzenia, będzie można dość łatwo rozpoznać, że tak naprawdę tym wszystkim steruje dzisiaj szatan. Od razu na początek powiem jedną bardzo ważną rzecz. My, ludzie wierzący, ludzie, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi, mamy nad nim pełną władzę, żeby to było jasne. Szatan został pokonany, został obnażony, wyśmiany w swoich pretensjach i ludzie, którzy należą do Jezusa Chrystusa, mają nad nim pełną władzę. Dlatego on w starciu z takimi ludźmi nie ma żadnej szansy. I uwaga! I teraz mamy pewien problem, który niestety można rozstrzygnąć tylko w jeden sposób, nazywając rzeczy po imieniu. Skoro Biblia mówi, że diabeł jest pokonany, że jeśli mu się przeciwstawimy, to on musi uciec, no to w takim bądź razie z czym mamy do czynienia w odniesieniu do Kościoła? Przecież na całym obliczu ziemi Kościół zrejterował, uciekł, stchórzył. Dzisiaj dostaję takich informacji już codziennie w tym momencie. Ludzie do mnie dzwonią, szczególnie z jednej denominacji, ale macham ręką, nie będę się pastwił nad nikim, że oto w zborach tej denominacji, ale nie tylko tej, żeby było jasne, ludzie wstają, publicznie mówią świadectwa o tym, że już się zabadziewili trzecią dawką. Najbardziej zdumiewające w tym wszystkim jest to, że oni to traktują jako świadectwo swojej wiary. Bardzo dobrze. Zaraz o tym powiemy, dlaczego bardzo dobrze. Są zbory, w których ludzie niezabadziewieni zostali odsunięci od służby. Wyobrażacie to sobie? Są ludzie, którzy stają przed pastorzy, pastorki, w tej denominacji nawet można być oficjalnie pastorką, stają przed ludźmi, mówią, że modlili się do Boga, Bóg im objawił, że mają korzystać z tego badziewia i dać się ukuć. No jak widzicie, staram się unikać takich zwrotów, które by mogły natychmiast zablokować filmik, ale zobaczymy, co się będzie działo za jakiś czas. Moi drodzy, to jest po prostu śmieszne, to jest przerażające i to jest kompletna klęska Kościoła. Jeszcze zanim pójdziemy dalej, powiem o jednej rzeczy.
jest wysyp ostatnio. To jest, można powiedzieć, ekumeniczny atak katolicko-protestancki na takiego dresiarza i prowincjonalnego pastora jak ja. Podkreślam ekumeniczny, bo to robią i ja ich nazywam talibowie katolicy. Robią to judaizujący, robią to, jak tu to powiedzieć, żeby za dużo nie powiedzieć. No powiedzmy, przedstawiciele zborów ewangelikalnych, o, tak ładnie zabrzmiało, pastorzy głównie, twierdząc i kłamiąc, żeby było jasne, ci ludzie kłamią, bezczelnie, chamsko kłamią, że ja nastawiam ludzi przeciwko zaszczepionym, że ja dzielę ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych, że atakuję zbory, atakuję katolików i tak dalej, i tak dalej. Nie odpowiadam i powiem, dlaczego nie odpowiadam. Nie będę odpowiadał. Z dwóch powodów. Pierwszy jest najważniejszy. Mianowicie Biblia uczy mnie, że wojna należy do Pana, a więc niech Pan Bóg z nimi walczy. Już im współczuję, bo nie wiedzą, na co się porywają. A drugi powód jest bardzo prosty. Słuchajcie, nie będę się taplał w bagnie z ludźmi, którzy chcą koniecznie do tego bagna mnie ściągnąć. Nic z tego. Panowie, sami się taplajcie w tym bagnie. Nie zasługujecie na to, żeby nazywać siebie pastorami. Nie zasługujecie na urzędy, które sprawujecie. Ale w najbliższym czasie i tak je wszyscy utracicie. Więc idźmy dalej. Jak to się stało? Pytaliśmy, że Kościół dał się tak oszukać, zwieść. Skoro panuje nad zakusami diabła. No z prostej przyczyny. Mianowicie większość Kościoła to ludzie niewierzący. No musicie zrozumieć i przyjąć wiadomości, że tak zwane to coś, co zawładnęło światem, to tak naprawdę zostało wykorzystane przez Boga, aby osądzić Kościół. Kościół został osądzony. Owce zostały oddzielone od kozłów. Ten proces jeszcze trwa i za jakiś czas się zakończy ostatecznie. Dlaczego to było konieczne? Dlatego, że tak zdemoralizowany duchowo Kościół, tak zniszczony Kościół, no, fałszywą Ewangelią, trzeba od razu powiedzieć, zniszczony niemoralnością, zniszczony pogardą dla własnego narodu, tak, pogardą dla Polaków, tak zekumenizowany, że już dawno stracił swoją tożsamość, taki Kościół nie nadawał się do niczego, a przede wszystkim nie nadawał się do tego, żeby u końcu czasów głosić prawdziwą Ewangelię, bo jej ani nie znał, ani nie miał zamiaru jej głosić. W tej chwili powoli, powoli tworzy się ten, może tworzyć się to za dużo powiedziane, ale wychodzi z cienia ten prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, który nigdy oczywiście nie był pokonany, zawsze trwał, ale Bóg przygotowywał swój Kościół na właściwy czas. I teraz jest czas Kościoła Jezusa. Teraz jest głoszona Ewangelia prawdziwa. Teraz ludzie się naprawdę nawracają. To nie są jakieś tam już pojedyncze osoby, które zdarzą się komuś raz na rok. Ale chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o HWE, to w ciągu 19 miesięcy naszej pracy zgromadziliśmy w naszych społecznościach już około, nawet ponad, ale powiedzmy około 2000 ludzi. Z czego większość zdecydowana to są byli katolicy, czy też ludzie po prostu, czy też luteranie byli oczywiście, trzeba dodać, bo ten nasz rejon to obfituje w luteran, czy też po prostu ludzie, którzy nigdy z Kościołem nic wspólnego nie mieli. Trzy czwarte, można powiedzieć, HWE to są właśnie tacy ludzie. I to jest głównie czas ostatnich 19 miesięcy. A więc dzieje się. Ja też wiem, że są inne kościoły, inne społeczności, gdzie również się dzieje. Gdzie również ludzie przychodzą, gdzie również się ludzie nawracają. Bardzo mnie to cieszy. Wyłania się zupełnie nowy kościół. Za parę lat nie poznamy kościoła. Denominacje, które dzisiaj znamy, już pewnie nie będą istniały, a jeśli tak, to w szczątkowym jakimś stanie. Pojawią się pewnie inne. Nie wiem, jak się będą nazywały, to nie moja sprawa, nie ode mnie to zależy, ale niezwykle mnie to raduje, bo to się dzieje na naszych oczach.
Dlaczego tak mówię? Dlatego, że widzę, co się podziało z tak zwanym Kościołem. To jest koniec tego tak zwanego Kościoła i nic tego nie zmieni. Mogą na mnie pluć, mogą mnie nienawidzieć, mogą mnie próbować nawet i zabić. No i co z tego? Nie zmienicie niczego. To szczególnie pod adresem tych, co wierzą, że wszystko jest zaplanowane. To po co ze mną walczycie, panowie reformowani? Tak się uważacie przynajmniej za takich. Skoro walczycie ze mną, skoro wszystko jest zaplanowane, to o co wam chodzi? Dajcie sobie spokój. A jak Bóg zaplanował to wszystko, zaplanował też takiego cyrikasa jak ja, no to co? Będziecie walczyli z Bogiem? A tak nawiasem mówiąc, prawdziwy kalwinista, wiecie co, to jest po prostu twardy mężczyzna, twardy chłop, który potrafi bronić swoich racji, także na podstawie Biblii oczywiście, a wy tego nie potraficie. Jesteście jak baby, więc nawet nie warto z wami podejmować jakiejkolwiek rozmowy bliższej. Też należycie do tych, co pouciekali. Wiem, że nie wszyscy i oddaję honor tym, którzy tego nie zrobili, ale nie ma co dyskutować z tymi, co pouciekali i po dziś dzień siedzą i dumają, co mają zrobić ze swoim życiem. Dlaczego twierdzę, że to jest demoniczny atak na Kościół? Dlatego, że tylko Kościół był w stanie, jest w stanie ciągle powstrzymać diabła w jego działaniach. Więc właśnie Kościół był tak naprawdę ukrytym celem tego plandemicznego wymysłu. I Kościół się poddał. Oczywiście, że tak. Kościół katolicki kompletnie zrejterował. No to, co tam się podziało przez te półtora roku, to jest naprawdę śmiech. No to kabaret. Mają papieża kabareciarza i sami też stworzyli kabaret we wszystkich krajach. Nawet ich księża, ich zakonnicy zbuntowali się przeciwko tej całej wierchuszce. I chwała Bogu, potrzebujemy wielu, wielu wspaniałych pastorów i myślę, że księża i zakonnicy, którzy znają prawdę, spokojnie mogą dołączyć do naszego grona. Mają robotę od pierwszego dnia. Tylu ludzi jest do obsłużenia. Sposób, w jaki dzisiaj ludzie reagują. Przecież półtora roku temu ci sami ludzie spokojnie robili zakupy, mijali się na ulicy, podawali sobie rękę, uśmiechali się do siebie, pozdrawiali się wzajemnie, usiadywali na kawę, na herbatę w restauracji, kawiarni. A dzisiaj ludzie warczą na siebie, nienawidzą się wzajemnie, kłócą się o wszystko, przerażeni, wystraszeni. To nie jest normalne. To nie jest coś, co można uznać za zwykłą chorobę. To jest demoniczne działanie pośród ludzi. Ludzie są przez diabła tak naprawdę wiązani. No bo trudno powiedzieć o opętaniu. Pewnie i takie sytuacje się zdarzają. Ludzie są wiązani przez diabła, ludzie są napuszczani na siebie. Oczywiście diabeł robi to mistrzowsko, ponieważ ludzie widzą tylko ludzi, którzy ich prześladują w ich mniemaniu, ale nie widzą tej istoty, która stoi za wszystkim i pociąga za sznurki. Dlatego nie dajcie się, ludzie, wodzić za nos. Prawdziwym waszym przeciwnikiem jest diabeł, a nie ludzie. Zostawcie ludzi w spokoju i zacznijcie się przeciwstawiać diabłu. Biblia mówi, że jak ktoś jest wierzący, przeciwstawi się diabłu, to diabeł ucieknie od niego. Ucieknie, to nie znaczy, że się wycofa, że sobie odejdzie. Dadyla wystraszy się w przerażeniu, bo na wierzących spoczywa autorytet. Na wierzących spoczywa władza. No ludzie, zacznijcie myśleć i zacznijcie używać swojego umysłu, swojego rozumu. Zacznijcie używać też autorytetu, który Chrystus na was złożył. Oczywiście, o ile jesteście ludźmi wierzącymi. Ja bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dzisiaj głośno i twardo stają po stronie prawdy. Jest tych ludzi coraz więcej. Naprawdę to jest niezwykłe. Cieszę się i raduję się z tego, ponieważ to pokazuje, że jeszcze Bóg ma plan wobec tego świata. Upadłego, to prawda. Ginącego, to prawda. Ale jeszcze jest szansa na to, żeby wielu ludzi poznało życie, prawdziwe życie. Cieszmy się
przede wszystkim Chrystusem. No, bądźmy dumni z naszego Zbawiciela. Bądźmy dumni ze słowa, które On nam dał. Używajmy tego słowa. To jest oręż. To jest straszliwy oręż przeciwko diabłu. Nie będziemy tym orężem walczyć z ludźmi, ale będziemy walczyć z diabłem tym orężem. I pogonimy diabła precz. I on wie, że my mamy taką możliwość i mamy taką władzę i dlatego się boi nas. Boi się Chrystusa, który jest w nas. Ludzie, nie dajmy się pacyfikować. Nie jesteś wierzący? Słuchasz i drapiesz się po głowie? To się przestań drapać po głowie, nawróć się po prostu. Przyjdź, upadnij na kolana przed Chrystusem, wyznaj swoje grzechy, pojednaj się ze swoim Panem, poproś Go o Ducha Świętego i mając nowe życie, dołącz do tych, którzy mają życie i to życie wieczne. Amen.